W mieście pojawił się kolejny inwestor, który postanowił wykorzystać dobrą lokalizację i skomunikowanie się radza. Grupa Schnee to firma zajmująca się produkcją sprzętu AGD dla czołowych tej kategorii producentów oraz marek premium. Zakład produkcyjny zbudowany zostanie w podstrawie Sieradz Kompleks 7 u zbiegu ulic Jana Pawła II i Górki Kłodzkiej. A w roku bieżącym, kilka dni temu, firma Schnee otrzymała oficjalnie zgodę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na prowadzenie działalności gospodarczej. Ja dziękuję serdecznie za to, że zostaliśmy obdarzeni przez pana Schnee takim zaufaniem, bo to dla nas wielka rzecz. Mieliśmy okazję rok temu po raz pierwszy ze sobą rozmawiać. Zadziałała chemia między nami. To jest tak jak w związku i to, co w życiu naszym się dzieje. I robimy wszystko, aby projekt, który jest przewidziany przez partnera niemieckiego, mógł się udać i żeby został zrealizowany w terminach, które założyliśmy sobie wspólnie. Joachim Schnee, właściciel firmy, nie kryje zadowolenia z przeprowadzonej inwestycji. Firma Schnee jest obecna na rynku polskim od 2004 roku. Znajduje się ona aktualnie w Opatówku, gdzie firma wynajmuje budynek. Jest on jednak niewielki i ma ograniczone możliwości. Zatrudniamy tam obecnie 90 pracowników. Podjęliśmy wiele czynności i aktywności, aby zdobywać nowych dużych klientów, by móc rozwijać firmę i powiększyć ją. Zainteresowanie współpracą z naszą firmą wyraziła firma Miele, gdzie produktem wiodącym miałyby być kosze do zmywarek o szerokości 60 cm. To wymaga powstania nowego budynku na potrzeby sprostania wymaganiom firmy Miele. Cieszymy się, że mogliśmy zostać członkami specjalnej strefy ekonomicznej w Łodzi, gdyż dzięki temu możemy stworzyć około 110 miejsc pracy, choć chcemy, by docelowa liczba miejsc pracy była wyższa. Firma już rozpoczęła poszukiwania pracowników. Interesanci mogą składać dokumenty w pokoju numer 14 Urzędu Miasta Sieradza.